jestem ze Skygate, zapraszamy na nasze letnie staże. Wiele się nauczycie i będziecie tacy jak ja. Dziękuję. A jak miałem trafić na staże, to spodziewałem się raczej prostych rzeczy, że będziemy troszkę pisać w JS-ie może, ale bardziej jakieś CSS i HTML. Natomiast okazało się, że robiliśmy tak, jak już wspomniałem, całkiem poziomy technologie. Nauczymy was pisać czysty i po prostu dobry. Pracowaliśmy dużo w Reakcie, staraliśmy się pisać czysty i dobry kod, który zawsze był sprawdzony, dzięki czemu mogliśmy nabrać takich fundamentów, które pomogą nam być dobrym pracownikiem jako junior, no i w dalszej karierze. Ważne jest to, że będąc na stażach macie taki parasol ochronny i nie zostajecie wrzuceni w żaden komercyjny projekt, tylko jest to takie środowisko bardzo sztuczne, w którym chcemy was nauczyć możliwie najwięcej różnych rzeczy. Stażu z frontendu był React, TypeScript, Docker, też ustawienie projektu od zera, React, Redux Observable, JS, dużo technologii, było GraphQL, React Native, Node, JS. Z punktu widzenia osoby, która przydziela później sobie do projektu, osoby po stażach z czystym sercem jestem w stanie dać to praktycznie nie więcej tego zadowolonego projektu, ale do większej ilości. Na stażu będziecie mieli styczność z wieloma technologiami. Przede wszystkim to jest czas. Nie ma jakiegoś limitu czasu, który można poświęcić stażystom. Samo zadanie faktycznie nie było bardzo skomplikowane, ale staraliśmy się, przypuszczam ja i Grzesiek dlatego też się postaraliśmy, staraliśmy się napisać ten kod jak najlepiej, żeby pokazać, co potrafimy.